Do końca stycznia rodzice, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem, mogą składać wnioski na dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie w styczniu, lutym i marcu. Takie wnioski oczywiście my przyjmujemy tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. One muszą być złożone do 31 stycznia. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to będziemy zmuszeni taki wniosek pozostawić bez rozpoznania. Także gorąco zachęcam wszystkie osoby, wszystkich rodziców, którzy nie pracują, bo muszą opiekować się swoimi dziećmi niepełnosprawnymi, żeby składali takie wnioski i wówczas do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowo 100 zł miesięcznie. Jak mówi Gierczak, takich osób jest 421, blisko 100 już wnioski złożyło. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków, otrzymają je pocztą. Należy tylko druk wypełnić i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo teraz kolejek w MOPS-ie nie ma. Zapraszamy, żeby jak najszybciej te wnioski przynosić, żeby nie czekać na ostatni dzień. Jak Państwo tu widzicie, aktualnie można to zrobić naprawdę sprawnie, szybko, bez tak naprawdę nawet minuty oczekiwania. Natomiast oczywiście tego ostatniego dnia może dojść do jakiegoś takiego spiętrzenia i tego byśmy chcieli uniknąć.